Witam Państwa. Dziś gościem MedExpressu jest Anna Puślecka, ekspert mody, dyrektor kreatywna KTW Fashion Week, pacjentka chora na raka piersi. Właśnie, wiesz co? Dzień dobry. Ja nie mówię, że chora, bo zdiagnozowano u mnie konkretną chorobę, ale ponieważ się czuję bardzo dobrze i w zasadzie na 100% swoich możliwości teraz, to ja wolę o sobie myśleć, że jestem zdrowa. I takie mam podejście do tego, co mnie teraz otacza od kilku miesięcy. Nie będę wobec tego używać tego określenia, ale ty czujesz się zdrowa, jesteś aktywna, pracujesz, chociaż w jakimś sensie ta choroba cię dotyka i w jakimś sensie dotykają cię różnego rodzaju absurdy związane z funkcjonowaniem pacjenta w polskim systemie ochrony zdrowia. Często mówisz tak, że w Polsce chorowanie na nowotwór jest obarczone jakimś ogromnym piętnem. Jak to rozumieć? Wiesz co, ja sobie przypominam, kiedy chorowały bliskie osoby czy znajomi, kiedy szczególnie kobiety chore na raka piersi opowiadały o tym, że właśnie, Boże, że taki straszny wstyd, że te peruki, że co to będzie, jak ja się pokażę, to było takie szeptanie. Ty jesteś piękną kapeluszu. Właśnie ja sobie wymyśliłam gdzieś tam sposób na siebie. Na początku sądziłam, że ukryję tę chorobę, nie będę o tym nic mówić, przejdę leczenie, operację, będzie wszystko w porządku. Nie da się. To może można ukryć HIV, z tym się żyje 20-30 lat, można ukryć cukrzycę i z tym też się długo żyje, ale z tych powodów też ludzie są wyrzucani z pracy. Mhm. Również z powodów nowotworowych, bo piszą do mnie kobiety na Instagramie czy na Facebooku, że właśnie zostały wyrzucone z pracy, bo pracodawca dowiedział się, że one są chore na raka. Oczywiście ta choroba ma różne oblicza, jest nieobliczalna, więc trudno jest przypuszczać, co się będzie działo za miesiąc, dwa czy trzy. Dlatego też z tego powodu ja nie wzięłam na siebie wszystkich tych obowiązków, które sobie zaplanowałam na 2019 rok, tylko te najważniejsze, żeby właśnie móc poświęcić sobie czas na zdrowienie, no i żeby nie zawalić czegoś po prostu. Ale poruszyłaś bardzo istotną kwestię, bo ty zdecydowałaś się mówić głośno o swojej chorobie. Zresztą to, co piszesz w mediach społecznościowych, wywołuje bardzo duże poruszenie i bardzo dużą dyskusję u innych pacjentek, ale też powoduje, że inne pacjentki się ośmielają i piszą do ciebie, zwracając się z pytaniami, ale też sygnalizując różne bardzo negatywne zjawiska, które je spotykają. Ale są kobiety, które właśnie ukrywają to, bo uważają, że chorować na raka jest wstyd. Uważają, że ta choroba powoduje utratę kobiecości. I ty też sama przytaczasz przykłady takich znanych kobiet, choćby przykład jednej z naczelnych Woga, prawda, która chorowała na raka piersi brała chemii, nie chciała się leczyć, bo bała się właśnie utraty urody czy kobiecości. Franka Soczani, ona przez bodajże 20 lat była naczelną słynnego wydania włoskiego magazynu Vogue i ona miała bardzo długie, falowane włosy. Była bardzo charakterystyczna przez to. I ponoć podjęła taką decyzję, że nie będzie brała chemii, bo być może już miała takie stadium, że gdzieś tam uznała z lekarzem, ja akurat kulisów nie znam, ale być może, tak przypuszczam, uznała, że to już nie ma sensu i po prostu nie poddała się temu leczeniu. Ale ile ciebie to kosztuje, że mówisz głośno i otwarcie na tym? Wiesz pokazujesz co? Wiesz co? Właśnie nic mnie nie kosztuje, bo obawiałam się, że jeśli powiem to otwarcie, to spadnie na mnie jakaś lawina tak zwanego hejtu, popularnego słowa dzisiaj, a jest wręcz przeciwnie. Nawet to środowisko, w którym ja funkcjonuję, czyli media i branża mody, jest dość specyficzne, żeby nie powiedzieć wredne. Ale ja naprawdę od swoich kolegów, dziennikarzy czy projektantów otrzymałam tylko i wyłącznie pozytywne oznaki pomocy, niesienia pomocy. I to nie takiej fałszywej, tylko to się po prostu wszystko powydarzało. No teraz będzie mnie czekało zbieranie pieniędzy na bardzo drogi lek, nierefundowany, więc wszyscy oczywiście stanęli murem, powiedzieli, że absolutnie oni jak najbardziej będą to promować u siebie, będą o tym mówić, bo oczywiście będę zbierała pieniądze na lek dla siebie, ale jeśli nastąpi cudowne ozdrowienie, to te pieniądze w fundacji będą dla innych kobiet. Tak, zostaną dla innych kobiet, to po pierwsze, a po drugie, robiąc to publicznie, nagłaśniając to, no po prostu mówię o problemie, który mam nadzieję dotrze do osób, które
zlitują się nad nami. Ale też właśnie o tym, jak potrzebne jest, żeby się zlitowały, będziemy mówić. Ale chciałabym, żebyś powiedziała o tych etapach, jeśli chodzi o twoją chorobę. Bo tak, najpierw była diagnoza i to też nie było tak od razu, prawda? Bo nie. Ty najpierw wyczułaś u siebie jakiś guzek, prawda? A potem dopiero w kwietniu została postawiona diagnoza. Natomiast ten guzek wyczułaś w grudniu, więc to parę miesięcy, prawda? Dlaczego był taki problem z postawieniem precyzyjnej diagnozy? Po pierwsze, lekarze mówią, że jestem rzadkim przypadkiem. Że jestem rzadkim przypadkiem, bo miałam bardzo, bardzo maleńką, niewyczuwalną zmianę w piersi. Ja dopiero wyczułam sobie guz pod pachą. I natychmiast poszłam do lekarza, natychmiast zaczęłam diagnozowanie. Zrobiono mi mammografię, która nic nie wykazała, więc sądzono, że jest to chłoniak po cienkoigłowej biopsji. I dlatego to tyle trwało, bo kolejne badanie, rezonans magnetyczny dopiero wykazał, że ta zmiana pierwotna jednak jest w piersi. No wiadomo, jakie są kolejki, czas oczekiwania, opisów. Jeśli chcesz mieć badanie opisane nawet prywatnie przez dobrą osobę, która jest guru dla onkologów, to też musisz poczekać. Też musisz poczekać 10 dni, żeby ta osoba to opisała. Ale ty też napisałaś w mediach społecznościowych, że spotykasz się też z takim podejściem lekarzy, który no nie spodziewałaś się, że też może taki być do innych pacjentek, prawda? Że takie patrzenie z pozycji niemalże Boga, prawda? Takie traktowanie pacjentki, które no chyba nie powinno mieć miejsca, dlatego że zamiast być przewodnikiem po tej chorobie i pomagać przejść przez kolejne etapy, no tutaj się spotykamy z taką często irytacją, że pacjentka w ogóle chce coś wiedzieć i że w ogóle pyta o coś. No właśnie, wiesz co, się zastanawiałam, z czego to wynika. Czy to jest wypadkowa wielu rzeczy, na przykład cech charakteru Polaków, braku czasu, złych warunków pracy. Oczywiście no, w tym momencie usprawiedliwiam lekarzy, ale no, na Boga, jeśli nie sobie nie radzą w tym zawodzie, to być może powinni uprawiać inny zawód. To jest warczenie na tych pacjentów. Ja miałam taką sytuację, dzwoni do mnie pani sekretarka lekarki, mówi, a gdzie pani jest? Ja mówię, no w domu. No ale to nie ma pani? Ja mówię, no ale dopiero jest pierwsza, pani kończy pracę o 15. No szybciutko, hop, hop, hop. No to co to są za dyskusje do dorosłej osoby, chorej? No to jest jakby jeden z absurdów. Badania, wypisane miałam badanie na rezonans magnetyczny 3 odcinków kręgosłupa. Na jednym dokumencie mi to wypisała lekarka. Poszłam do rejestracji. Trzeba mieć na 3. Trzeba mieć na 3. No to ja mam to wiedzieć, to lekarz powinien to wiedzieć, prawda, że powinien wypisać to na 3 dokumentach, żebym mogła w 3 różnych terminach przyjść na to badanie, no po prostu. Czy między innymi z tych powodów zdecydowałaś się, żeby spróbować się leczyć w Szwajcarii? Pojechałaś tam? Wiesz co, historia jest długa, nie wiem, czy to jest miejsce i czas, żeby o tym opowiadać, ale już miałam taki zamęt w głowie, taki mętlik i tak dużo sprzecznych informacji. Wiesz, no, ja też pracuję tak jak ty w mediach i no, analizujesz pewne sytuacje. Pacjenci często trafiają do lekarza i się oddają w zupełności. Oczywiście ja też bym chciała w 100% zaufać, zacząć się leczyć i po prostu mieć taki komfort psychiczny. Ale jak widzisz, jedna sytuacja, druga, pewną nielogiczność w działaniu, a tu chodzi o twoje zdrowie i życie, to dlaczego ktoś ma grać z moim życiem? Więc stwierdziłam, jadę do Szwajcarii na konsultację, bo mnie tam nie stać na leczenie. Jedynie wybrałam się na wizytę do onkologa, żeby po prostu sprawdzić tę całą sytuację, czy teraz jestem już na właściwej drodze leczenia. I co się okazało? Że tak, no, tam są minimalne różnice. Okazuje się, że lek ten drogi, który mam brać, w Polsce powiedziano mi, że do czasu regresu choroby, w Szwajcarii sugerują, że do końca życia. Teraz jestem na takim etapie, że nie powinnam mieć zdaniem polskich lekarzy operacji, gdyż mam zmiany w kościach. W Szwajcarii twierdzą, że dlaczego nie, jeśli ustabilizuję ten etap pierwszy i będzie wszystko w porządku, to oni tam nie widzą żadnych przeciwwskazań do tego, żeby tę operację wykonać. Polscy lekarze tego nie chcą robić. Czy zauważyłaś różnicę w podejściu do pacjentów tam? Oczywiście. Oczywiście. Jakie tam jest podejście? I to nawet porównanie wizyty prywatnej w Polsce i wizyty prywatnej tam. No, już pominąwszy to, że lekarz jest żeglarzem, tak jak ja, przypadek zupełny,
I tylko powiedział mi, tylko pani nie może ciągnąć tych sznurków. Chodziło mu o liny oczywiście, no bo teraz na tym etapie leczenia nie wolno tego robić, ale był ubrany w koszulkę polo, zrelaksowany, półtorej godziny trwała wizyta. Mówił w bardzo spokojny sposób, jeśli nawet przekazywał informacje trudne, to mówił to w bardzo spokojny sposób. Też być może dlatego, że jego żona przeszła też przez chorobę nowotworową, przez nowotwór piersi. Nie wiem, ale to jakby jest inna zupełnie aura. Mówiłaś o jednej postaci, którą takiej znanej, o redaktor naczelnej Vogue, ale też często mówisz o Oriane Fallaci, bo mówimy tutaj o tych znanych kobietach, które chorowały na raka, mówiły, akurat w przypadku Franki to było inaczej, ale Oriana Fallaci mówiła o tej chorobie, mówiła o swoim raku, ale traktowała go jako takiego wroga, który w niej siedzi, trzeba rozpocząć z nim walkę i bój. I traktowała go jako takie obce, coś obcego we mnie w środku. Czy ta metafora takiej walki jest dla ciebie do przyjęcia, czy raczej nie? My często się też spotykamy, robiąc wywiady z Amazonkami, one mówią, nie mówmy walka, mówmy, używajmy innego języka, nie takiego języka wojennego. Jak ty tutaj widzisz tę kwestię? No, Oriana jest moją idolką, tak jak Cora. Bezkompromisowe absolutnie obie postaci, wiedzące czego chcą, z takim męskim charakterem. Absolutnie dla mnie przykład taki życiowy. I co ciekawe, Oriana zrezygnowała z chemioterapii, żeby dokończyć książkę. Ja takich pomysłów nie mam i nie miałam, żeby rezygnować z leczenia. Ona mówiła rzeczywiście o swoim nowotworze wróg. Ale przecież ten nowotwór, który my mamy, to stworzyło nasze ciało. I ja akurat tutaj z Orianą bym się nie zgodziła, no bo jeśli traktujemy coś jak wroga, no to cały czas jesteśmy jakby w opozycji do własnego też ciała, co pewnie nie pomaga w leczeniu. Więc to jest coś, co stworzyło nasze ciało z jakiegoś powodu, nie wiadomo z jakiego. Więc no, trzeba to zaakceptować i trzeba próbować to wyleczyć, ale trzeba to zaakceptować. To w jakim teraz jesteś punkcie leczenia, momencie? Teraz jestem w jakim? Myślę modułami tygodniowymi. Dlatego, że to nie jest taki powód, że myślę, że o Jezu, za 2 miesiące umrę. Nie, to absolutnie nie tak. Tylko to wszystko tak się dynamicznie zmienia, że nie ma co planować. Planuję sobie na tydzień do przodu. Zaczęłam w tej chwili leczenie hormonalne. Zacznę za chwilę leczenie kwasem zaledronowym. I no, trzeba zobaczyć 3 miesiące, jakie będą wyniki. Regularnie jeżdżę na wyniki, bo się obecnie leczę w szpitalu Kopernika w Łodzi. I tam masz swojego lekarza. Tak, tam mam swojego lekarza i już tak, że tak powiem, się stabilizuje ta cała sytuacja, bardziej mojego podejścia i psychiczna, że no, poddałam się temu leczeniu i wreszcie no, za dużo mi przestrzeni, że tak powiem, wokół zajmowało to szarpanie się właśnie i dużo takiej niepewności. A teraz już się to wszystko stabilizuje. A co w pracy? No w pracy właśnie genialnie, bo ja sobie od razu założyłam, że będę robiła wszystko, żeby pracować. Oczywiście były takie momenty, jak brałam chemię, że ja nie miałam siły wstać z łóżka, ja nie miałam siły przejść 100 metrów, nie miałam siły przejść 5 schodków, ale przypuszczałam, że to przejdzie, minie i będzie taki moment, kiedy będę mogła wrócić pełną parą do pracy. Jeszcze zapytałaś wcześniej o lekarzy. No, ja zapytałam kiedyś lekarkę, jak pacjentka i pani mają wiedzieć, że z guzem pod pachą, z nowotworem piersi ma albo nie ma przerzuty w kościach. I lekarka mi odpowiedziała, no wtedy, kiedy pacjentka zgłasza dolegliwości bólowe. A ja jej na to odpowiedziałam, wie pani co, to ja teraz wsiadam w auto, jadę nad Zegrze i biorę udział w regatach na jednoosobowej łódce, bo ja pływam jednoosobową łódką. Nic mnie nie boli. Bo nic mnie nie boli, dobrze się czuję, a stan jest taki, jaki jest. Więc
to samo z pracą. Czuję się świetnie w tej chwili. Przede mną duże wyzwanie. W połowie października największe wydarzenie mody w Polsce, którego jestem dyrektor kreatywną i odpowiedzialną za media, więc pracy mam mnóstwo. Całe towarzystwo z Warszawy i projektantów będzie trzeba ściągnąć do Katowic, bo to się odbywa w Katowicach w Fabryce Porcelany. Wielu gości z zagranicy udało mi się ściągnąć, zaprosić, światowe nazwiska, więc no, pracuję. I namawiam wszystkie kobiety do tego, bo no, właśnie lekarz stawia diagnozę, jest pani chora. No dobrze, biorę sobie L4 i sobie leżę w domu. Oczywiście, jeśli się ktoś bardzo źle czuje, no to ja akurat nie mam możliwości pójścia na L4, bo jestem freelancerem, ale jeśli się ktoś źle czuje, to owszem, ma prawo się źle czuć i być w domu i leżeć i nic mu się nie... Ale ma też prawo do pracy. Oczywiście. I wtedy gdzieś tam ta choroba schodzi na drugi plan. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję.